Cześć Loki, przyszłam zorganizować pewne dokumenty. Okej, dziękuję. Odnośnie Ann. Cóż, wziąłem sobie do serca, co powiedziałaś. I na poważnie nad tym rozważałem. Masz rację, nie powinien być taki uparty, od kiedy Ann już znalazła swoją prawdziwą miłość. Powinien dać jej wolność i życzyć im obojgu szczęśliwego życia. Może teraz być szczęśliwy ze mną. Ale jeżeli ten chłopak zawiedzie Ann, to totalnie skopię jego dupsko. Dobrze. Nie martw się, nadal możesz chronić Annę jako jej brat. Okej. Dziękuję ci, Aira. Przyjemność po mojej stronie, jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Czy chciałabyś obserwować ze mną deszcz meteorytów 5 czerwca? Meteorytów? Tak, powiedziano mi, że będzie pewne zjawisko 5 czerwca. Chciałabyś je obserwować wraz ze mną? No pewnie. Chciałabym. Okej, zaczekam na ciebie w ogrodzie po tym, jak zajęcia się skończą 5 czerwca. Okej. Czekaj, przykliknęłam se. Wow, jestem naprawdę zaskoczony, że jest jakaś piwnica pod schodami do pokoju z pianinem. Naprawdę jesteście dobrzy w ukrywaniu się. Nie ma wątpienia, dlaczego Laila nie mogła was znaleźć. Spójrzcie na te magiczne krągi. Hehe. Możecie zostać tutaj, jeżeli lubicie. Jesse będzie zakłopotany z byciem sam. Ogólnie to ja chciałam jeszcze napomnieć, że prawdopodobnie nie będę wam pokazywała złych zakończeń, ponieważ podejrzewam, że zakończenia są tutaj typowe, czyli na zasadzie pierwsze zakończenie to, że nasz Romeo kończy z Ann i są nieszczęśliwi razem, a drugie podejrzewam, że polega na tym, iż po prostu nasza bohaterka nie ufa mu i kończy zostać zabita przez Kirka, czy coś w tym stylu, ale prawdopodobnie nagram normalny ending, bo tam jest ponoć ilustracja i chciałabym to zobaczyć. Nie, nie sądzę. Hej, co jest z tym brudnym spojrzeniem? Nigdy nie powiedziałem, że chciałem, okej? Okay? Nadalnie chłopaki. Loki, chyba się, żeśmy się tutaj spotkali. To jest... Panienko, to jest... Jestem Ham. Jestem przyjacielem pana Ephelisa z przeszłości. O! Ty pracowałeś z moim ojcem. Słyszałam o tym, bo mówił, że... Był z tą... Jako ostatni w kontakcie? To był Jud. Twój ojciec położył ten pierścień w moim posiadaniu, kiedy się rozdzieliliśmy. On powiedział, że ten pierścień powinien być tylko dany jego dzieciom. Jud jakoś wiedział o pierścieniu i wysłał pewnych ludzi, żeby go wyrwali ode mnie. Zdołem uciec. Od wtedy ukrywałem się w pomiejscowej wioszce. Nawet nie śmiałem wyjść, żeby cię poszukać. Obawiałem się, że zostanę złapany przez Juda, zanim cię znajdę. Dzięki Lokiemu byłem w stanie cię zobaczyć niefortunnie dla twojego ojca. Jak ty możesz aż tak wierzyć, że jestem córką pana Ephelisa? Zaczynasz przypominać swoją matkę, podczas gdy twój kolor włosów z pewnością należy do twojego ojca. Poza tym Loki i ja sukcesywnie zmieniliśmy nasze sekretne hasło. Sekretne hasło? Tak, twój ojciec powiedział mi przed swoją śmiercią, że powinien znaleźć Hama, jeżeli Kirk próbuje cię zranić i powiedział mi sekretne hasło. Rozumiem. Panienko, wiem, że jesteś zakłopotana. To znaczy, wiem, że masz swoje wątpliwości. Jakiś dowód odnośnie mojej tożsamości. To jest ostatni list, który twój ojciec wysłał do mnie i pierścień, który poinstruował mi ci dać. Ta koperta z pewnością została zapieczętowana z moją krwią. Jak twoją krwią może być zapieczętowana? Przypominam, jak ojciec raz ukłuł mój palec z igłą i użył mojej krwi na kopercie. Powiedział, że zostawi swoją wolę w tej kopercie, że powinna być tylko otwarta przeze mnie, więc on położył to, jakby tam to dał jako sprawdzenie, czy coś, że mnie nie martwiła się, że może zostać skradziona. Moja droga Leila, przepraszam, że już dłużej jestem na tym świecie, skoro ten list do ciebie dosięgnął. Moje biedne dziecko, nie czuj się smutno. Musisz być silna. Zjednoczyłem się z twoją matką w niebie i czuwam nad tobą. Jesteśmy z ciebie dumni? Faktem jest, że nigdy ci nie powiedziałem, że mam starszego brata w rodzinie Philipsów. My byliśmy... Byłem faworyzowanym dziecicem w rodzinie Philipsów, ale musiałem zabrać ciebie z dala od niego, z moich własnych pobudek. Nie wiem, w jakiej sytuacji jesteś teraz, ale proszę, bądź ostrożna, jeżeli spotkasz obecnego papieża. Aczkolwiek on jest twoim wujem, to jest...
nikczemnikiem bez żadnych skrupułów, jest ekstremalnie sekretny i skorumpowany. W tym, żeby dostać pozycję papieża i lidera rodziny Philipsów, groził mi poprzez zranienie, poprzez grożenie, że zrobi coś twojej mamie. Ona była w 8 miesiącu ciąży i martwiłem się, że moje zawody wraz z nim... Martwiłem się, że... Co? Martwiłem się moimi zawodami wraz z nim, więc zostawiłem rodzinę Philipsów. Pomimo tego on nadal był niezadowolony. Wysyłał zabójców i... Więc musiałem uciec także z miasta. Pośród ludzi wraz ze mną tylko 5 przetrwało całą rzeź. Jeden z nich to był Ham, mój osobisty strażnik. Czuwał nade mną od dzieciństwa. Może być zaufany, proszę traktuj go dobrze, kiedy go spotkasz. W końcu pierścień, który ci zostawiłem, jest sekretnym skarbem świata lustra. Mówią, że może otworzyć drzwi między luszczanym światem a oryginalnym. Jest zapieczętowany dużą magiczną mocą i obronnymi magicznymi kręgami. Może być użyty tak długo, jak aktywujesz pierścień? Zarówno magiczne kręgi mogą być użyte tylko raz, więc musisz być ostrożna. Życzę ci jak najlepiej od teraz. Bądź silna i szczęśliwa. Nie wmieszaj się w nic ze swoim wujem. Unikaj go! Ojcze, Loki, Jessie, przepraszam, w końcu wiem, że mój wujek mi kłamał. Leila, proszę, nie bądź smutna. Twój ojciec nie chciałby zobaczyć, jak taka jesteś. Chciałabym, żebyś była szczęśliwa. Dokładnie, więc uśmiechaj się. Teraz wiemy prawdę i możemy się znowu zjednoczyć przed wspólnym wrogiem. Mój wujek nie chce wierzyć ten, że papież jest tak okropną osobą. Cholera, Loki. Jak... Bardzo mój ojciec był torturowany, kiedy go zobaczyłeś. Leila, nie chcesz wiedzieć. Twój ojciec umarł spokojnie, koniec końców. I nie sądzę, że chciałby, żebyś żyła dla zemsty. Panienko, zajmę się tym od teraz. Twój ojciec kochał cię bardzo. Proszę, nie martw się o te problemy więcej. Po prostu bądź bezpieczna i szczęśliwa. Ale już się w to wmieszałam. Nie mogę cofnąć czasu. Nie mogę pozwolić, żeby śmierć mojego ojca poszła na marne. Papież musi zostać ukarany za wszystkie okropne rzeczy, które zrobił. Masz rację, ale to możesz zaczekać. Leila, jeżeli chcesz się zemścić za twojego ojca, to jest ważne, żebyś pozostała spokojna i się nie ujawniała. Musisz udawać, że masz pojęcie o prawdzie. Loki, masz jakieś plany? Znasz mnie. Czujesz się już lepiej? Philips już samej co? Nie naśmiewaj się ze mnie. Teraz powiedz mi o swoich planach. Nie rozumiem tego. W sensie widać, że z niej jest Philips. Nie naśmiewaj się ze mnie, o to chodzi o prawdopodobnie. Tajemnica zaginionych wampirów jest szansą dla nas. Kapłan nie chce utracić swojego tytułu. Jeżeli udowodnimy, że użył Kirka, żeby złapać i zabijać niewinne wampiry. Dowody, jakie mu przyniesiemy, przynoszą karę, na którą zasługuje. Więc co macie? Zrobiliśmy trochę progresu, aczkolwiek to nadal nie jest jasne. Musimy pracować razem. Leila, nie idź do kościoła świętego lustra sama więcej, okej? Okej, wezmę Chrisa wraz z tobą. Tak, przypuszczam, że on jest jedyny, który może coś działać. W porządku, będę chronił Leilę. Ja także. Okej, wasza dwójka pójdzie ze mną. Proszę, bądźcie ostrożni, okej? Będziemy. Zważaj na swój własny biznes. Nie mówiłem do ciebie. Ty! W porządku, wystarczy na dzisiaj. Żegnaj, Jessie. Żegnaj. Obiecałam Nekomie, że będę obserwować też meteoryty z nim pojutrze. Nie mogę tego zapomnieć, okej. Martwiłem się, myślałem, że możesz nie przyjść. Oczywiście, że przyjdę. Okej. Deszcz meteorytów, kiedy się zacznie? Cóż, nie wiemy dokładnie. W porządku? Leila, co? Co myślisz o mnie? O tobie cóż? Aczkolwiek jesteś trochę bezpośredni, ale jesteś odważny, odpowiedzialny głosem, może być trochę ciężkie życie z tobą. O, no. Aktualnie jesteś, cóż, całkiem bezpośredni, ale... Ale co?
No cóż, fakty mówiąc, jesteś w moim typie? Co? Powiedziałam, że jesteś w moim typie. Tak? Słyszałeś mnie, no nie? Tak, ale chciałam usłyszeć to znowu. Dlaczego? Ten gość naprawdę lubi się ze mną droczyć. To sprawia, że czuję się szczęśliwy. Naprawdę? Lubię cię, Leila. Ach, słyszałaś mnie? Lubię cię. Po co udzielę się teraz, jeżeli ci to nie przeszkadza? Niech ktoś mi pomoże. O, spójrz, meteoryty. Tak wielu z nich, deszcz meteorytów się zaczyna. To jest takie piękne, Loki, spójrz. Tak, patrz. Mam zamiar wypowiedzieć życzenie. Życzę sobie, żeby Leila stała się moją żoną. Nie powiedziałam jeszcze tak. W każdym razie skończyłem łączyć. Dlaczego on nagle stał się taki radosny? Och, cokolwiek. Ja, Leila, poślubię ciebie, Loki. Co? To nie jest to, co chciałeś? Cokolwiek mówisz? No nie, no pięć kryształów mi brakuje, oni chyba żartują. Leila, kolejny list do ciebie. Jest od dziewczyny nazywanej Ann. Czy ona jest jakimś twoim przyjacielem do pisania? Ona jest trochę jakby siostrą Lokiego, ale zastanawiam się, dlaczego do mnie pisze. Ha, naprawdę? Tak swoją drogą jeszcze ci nie pogratulowałam. Ty i Loki w końcu jesteście razem. Obstawiam, że musi napisać, żeby ci pogratulować? Prawdopodobnie? Zobaczmy. Droga Leila, słyszałam, że ty i Loki jesteście ze sobą. Jestem szczęśliwa z waszej dwójki. Nie mogę się doczekać, żeby napisać ci list i pogratulować ci osobiście. Będę wyczekiwać dnia, kiedy staniesz się moją... jak to się mówi? Wspomniałam, jak to się mówi. Moją siostrą? Nie moją siostrą, tylko... To się jakoś nazywało... Szwagierką? Nie. Szwagierką, tak. Nie, czekaj. Chyba szwagierką. Nie jestem pewna. Aczkolwiek myślałam, że byłam w sukcesywnej relacji, podczas gdy Loki potrzebował ciężej znaleźć swoje szczęście. Okazało się, że Loki ma teraz ciebie. Jakoś czuję się, jakbym była zadowolona, będąc z mojej relacji. W sensie, jakbym w końcu mogła mieć spokój. Chłopak, którego lubię, to Kevin. Wszystko idzie dobrze między nami po tym, jak Loki wziął mnie do domu. Jakkolwiek my teraz żyjemy w innych miejscach i możemy tylko pisać do siebie nawzajem. Myślę, że to będzie trudne dla nas, żeby być z daleka. On nawet zapomniał o moich rodzinach. Nie wiem, co powinnam zrobić. Okazało się, że relacja Ann ma jakieś problemy? Jestem wykończona. Dobrze, że w końcu mogę wrócić do dormitorium. W porządku. Ann wyglądała zakłopotana przez jej relację. Jak powinnam odpisać i z nią pogadać? Lepiej dać jej jakąś poradę. To nie jest mój biznes. Powinnam ją zostawić samą. Powinnam jej dać jakąś poradę. Lepiej, jak jej dam jakąś poradę. Wkrótce, Ann i Kevin są w relacji na odległość i Ann myśli, że Kevin się stał dla niej inny. W każdym razie to trochę słabe zapomnieć o urodzinach swojej dziewczyny. Co powinnam zasugerować? Zgłębi z nim. Napisz do Kevina i dobrze z nim pogadaj, dając mu znać, jak się czujesz. Pokaż, że też jesteś inna dla Kevina. Okej, to jest moja porada. Lepiej, żebyś napisała do Kevina i dobrze z nim pogadała. Może jest jakieś nieporozumienie między waszą dwójką. Mam nadzieję, że to jakoś wypracujecie. O, co jest? Słyszałam od Ann, że ma jakieś problemy w swojej relacji. To prawda? Tak napisała do mnie. Rozumiem. On powiedziała mi, że jej wyświadczyłaś dużą przysługę. Ja? Tak, zasugerować, że powinna pogadać z Kevinem, racja, a ona tak zrobiła. Okazało się, że ten chłopak był zajęty swoją pracą, żeby kupić Ann urodzinowy prezent. Był wykończony i źle obliczył datę urodzin i przespał urodziny Ann. Oni są teraz znowu razem, jakby nic się nie wydarzyło. Ha, to świetnie. Dziękuję ci, Leila. Więc co to niby dla mnie oznacza? A co byś chciała? Cóż, czy mógłbyś mnie wziąć na jakieś zakupy? Nigdy nie poszłam na żadne. Pewnie?
Jestem wykończona. Loki, jesteś zmęczony? Te torby muszą być bardzo ciężkie. Nawet nie zauważyłam, jak długo byliśmy na zakupach. Loki nosił wszystkie te torby. Wygląda jak drzewko świąteczne. I czy jesteś zmęczona? No dalej. Możesz hopsnąć na moje barana. Nie, dziękuję. Ja już masz i tak wystarczająco dużo torby w swoich dłoniach. No dalej. Cóż, jeżeli nalegasz? O, ramiona Lokiego są silne i ciepłe. Nie jestem zbyt ciężka? Jestem, wszystko w porządku. Loki, co jest? Wyglądasz na zmartwionego. Mój ojciec ostatnio jest w ciężkim stanie. Przepraszam. Coś nie tak? On cierpi z powodu insomnii. Zawsze był zajęty radzeniem sobie z sprawami rodzinnymi. On jest wykończony po tym, jak dogonił możliwości wyciągnął swoją mentalną siłę. Poza tym on jest wybrednym zjadaczem i nie zje niczego. Co? Rosło w rzece? Lepiej, jeżeli ktoś wytrzymał na niego oko, powinien zwracać na niego szczególną uwagę. Już poinstruowałem sługi w naszym domu, żeby sobie z tym poradzili. No dalej, przytul mnie. No cóż. Loki powiedział, że jego ojciec ostatnio wytęża swoje mentalne siły. Przypuszczam, że trochę tak jak ja wcześniej w tym roku, lepiej jak odwiedzę jego ojca i przyniosę jakieś prezenty. Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowieje. Wyślij mu komfortową poduszkę. Chciałabym mu wysłać jakąś komfortową poduszkę. On cierpi z powodu insomnii. Dobra poduszka jest pomocna do snu i dobry sen jest kluczem do zdrowia. Helena, twój czas jest idealny. Idę do domu. Chciałabyś pójść ze mną? O, teraz? Jest pewna sprawa do poradzenia sobie i chciałbym, żebyś spotkała mojego ojca. W porządku, idziemy. Wrócimy dzisiaj, więc nie potrzebujesz niczego spakować. Chodźmy. To jest bardzo nagłe. Ojcze, wróciłem. To jest Leila, moja narzeczona. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Leila. Leila. Boże, Loki, ty powiedziałeś, że jest coś, z czym musisz sobie poradzić. Powinien sobie z tym poradzić, nie martw się o mnie. Okej, muszę iść. Możesz pogadać z moim ojcem? Proszę, daj mi znać, jeżeli Loki nie traktuje cię zbyt dobrze. Skopię go dla ciebie. Dziękuję, jest bardzo dla mnie miły. Cieszę się, że to słyszę. Tak swoją drogą, co byś chciał na kolację? Cokolwiek z porządku. Mogłabym nawet coś ugotować? No cóż, cóż, będę ci wdzięczny za to. To byłby dla mnie honor. Lepiej, jeżeli od razu zacznę? Jakie danie powinnam zrobić? Trzaskowołowe? On chyba mówił, że nie lubi coś z rybami, więc... Cóż, nie jestem dobra z mięsem, ale spróbuję. Zrobione, teraz posiłek jest gotowy, ale jeszcze nie jest czas na kolację. Wyjdę, zobaczę, co jest teraz. Loki, wróciłeś? Tak, tęskniłeś ze mną? No dalej, twój ojciec jest też tutaj. Dam waszej dwójce trochę prywatności, pójdę do biura. Mój ojciec wygląda na całkiem zadowolony z tobą. Lubię twojego ojca również, jest bardzo miły. On jest miły dla ciebie, ale jest bardzo surowy wobec mnie. On zawsze... Daje mi takie, wiesz, takie spojrzenie. Ponieważ twój ojciec ma duże oczekiwania do ciebie. Tak, ale mam nadzieję, że będzie bardziej łaskawym ojcem w przyszłości. Jak wiele dzieciaków myślisz, że powinniśmy mieć? Cóż, czy to nie jest trochę zbyt szybkie dogadanie o tym? No dalej, powiedz mi, jak chcesz. Pogadamy o tym później. Mogę ubrać moją sukienkę. I mogę cię wyrwać na randkę, więc chodź tu, przyszły tatulku. Tak, chodź tu. A nie, czekaj, cały czas go biorę do tej biblioteki. I tak go wziąłem do biblioteki. Już dobra, tam palicho. Wuju, o co chodzi? Leila, już odkryliśmy tożsamość tych wampirów, które się włamały w zakazany obszar. Kim oni są? Wiem, że to wszystko jest... planem Lokiego z twojej szkoły. Och, jego nie ma mowy.
Mamy dokładne źródła. Prosimy Ciebie, żebyś przyszła, ponieważ mamy nowe zadanie dla Ciebie. Nowe zadanie? Tak, dogadujesz się z Lokiem całkiem nieźle, czyż nie? Potrzebujesz go zabrać do kafeterii jutro i wtedy ktoś mu przyniesie kawę ze specjalną miksturą w środku. On zemdleje po wypiciu tego i przyniesiemy go tutaj do sprawdzenia. Czy to nie będzie trochę niepoprawne? Koniec końców Loki jest wampirem, wampirzym liderem w swojej regionie. To spowoduje dużo problemów, jeżeli go złapiemy w ten sposób, czyż nie? Zajmijmy się tym. Potrzebujemy go tylko zaprosić do tej kawiarni. Trochę go jakby to powiedzieć? Przepytamy bez ranienia go. Nie ufasz swojemu wujowi? Leila, to dobra szansa, żeby się zemścić za twojego ojca. Tak, zemszczę się za mojego ojca. Więc będę wyczekiwał twojego wystąpienia jutro. Można mnie liczyć, wuju, muszę iść. Okej. Loki, poszłam do kościoła teraz. Jude prosił mnie, żebym cię zaprosiła do kawiarni. Próbowali ciebie złapać poprzez włożenie ci coś w kawy. Och. Z pewnością są w stanie... Z pewnością mają odwagę, żeby coś takiego zrobić. Wyciekło trochę informacji parę dni temu, mówiąc, że jestem z jednym... Wypuściłem parę informacji parę dni temu, mówiąc, że jestem jednym z tych wampirów, którzy się włamali do zakrojonego obszaru. Czekałem na to, aż Kirk przyjdzie do mnie, tak, że mógł ich pokonać w ich własnej grze. Rozumiem, ale ryzykuję swoje życie. To nie ma znaczenia. Nie mogę dostać dowodów o tym, co planuje papież, jeżeli nie wejdę do zakażonego obszaru. Chodźmy do kawiarni razem jutro. Możemy pokonać go w jego własnej grze. Mam plany? Okej. Okay. Nie czujesz niczego dziwnego? Nie. Nie sądzę, że jest cokolwiek złego z tą kawą. Powinniśmy zaczekać trochę dłużej? Okej. Okay. A czekaj. Możesz iść teraz. Zapytam szefową, o co chodzi. Jest szpiegiem Kirka, okej? Okay. Szefowo, o co chodzi? Przepraszam, Leila, nie mogłam ci powiedzieć prawdy, od kiedy pan Hemer jest tutaj. Dostałam wiadomość z Kirka mówiącą, że plan się zmienił i papież prosi, żebyś poszła do niego? Ach, tak? Tak swoją drogą, papież powiedział, że wampiry mogły zauważyć coś. Musisz zachować się lepiej ukrycie od teraz? Okej, okay, rozumiem. Wuju, czy jest coś nie tak z planami? Tak, jest. Co się stało? Rzeczą jest, że musisz umrzeć. I ta mina. Ha! Jak ty mogłeś? Ech, sukinsa, zamknąć ją. Tak. Nikt nie znalazł Leili. Nie możemy znaleźć jej nigdzie. Ona też nie jest w dormitorium ani w żadnym miejscu, w którym chodziła. Zapytałem szefową w kawiarni. Powiedziała, że Leila odeszła nie tak dawno. Zapytałam gospodyni i powiedziała, że Leila nie wróciła do szkoły. Loki jest tutaj. Masz jakieś wiadomości? Leila musiała zostać złapana przez Kirka. Wysłałem kogoś do szefowej w kawiarni po zbadaniu sprawy i powiedziała, że papież anulował oryginalny plan i zapytał Leila, żeby się z nim spotkała w kościele. Cholera. Wygląda, że papież ma zamiar się z nimi skonfrontować. Może spróbować trzymać Leilę jako zakładnika. Co jest typowym, bezwstydnym jego stylu. Jessie, jak twoja rana? Jest ze mną dobrze, nie marcie? Okej, okay, na początku musisz trochę odpocząć. Zorganizuję trochę ludzi, którzy wejdą do Kirka, żeby trochę zbadać sprawę. Potrzebujemy się przygotować na konfrontację z papieżem. Okej. Okay. Co to jest? Gdzie jest ten laboratorium? To miejsce, do którego próbowa się dostać. Zakazany obszar kościele. Jak lubisz? Jesteś szczęśliwa? Jude, co ty chcesz? Dalej, jestem twoim wujem, czy nie? Nie masz zamiaru kontynuować grania niewinnej? Ty, sukins, nie zabiłeś mojego ojca i próbujesz mnie teraz zranić, zabiję cię. Sprawiasz, że mam ochotę zmiotować. Suka, nawet nie wiesz, kto jest tutaj szefem, czyż nie? Nie wiem, te wszystkie dialogi są takie. Nadal masz siłę, żeby mnie teraz wyzywać? Nie, chyba jesteś dosyć ciężką dziewczyną, co? Ty. Jak mam być szczery, plan by się nie zmienił wczoraj. Planowałem złapać ciebie. Ciebie, suko, ale jesteś tak irytująca jak twój ojciec. Jak ty śmiesz zdradzić mnie? Nie ma, żeby mnie dostawać, jeżeli nie
Byłbym wystarczająco spostrzegawczy, żeby wysłać specjalnego szpiega do ciebie? Specjalnego szpiega? Kto to jest? Myślisz, że ta bezużyteczna osoba wie tak dużo? Myślisz, że jakaś bezużyteczna może wiedzieć tak dużo o mnie, że nadal będzie żyła w tym świecie? Ty jesteś potworem. Potworem? Jeżeli potwór może kontrolować cały świat, to nie przeszkadza mi być jednym? Jesteś beznadziejny. Beznadziejny? Nie, nie jestem. Wiedzę, że twój cholerny ojciec był... Dał ci ten pierścień. Gdzie on jest? Oddaj mi go. Ha, naprawdę myślisz, żebym przyniosła tak ważny pierścień wraz ze mną, kiedy przyszłam ciebie zobaczyć w kościele? W porządku, więc zostaniesz tutaj, kiedy twoi przyjaciele przyjdą cię uwolnić z pierścieniem. Zapłacisz za to, przysięgam. Co ja włączyłam? Zaskakujące jest laboratorium pod zakazanym obszarem kościoła. Co to do tego laboratorium to służy? No nie wiem, do jakichś chyba badania nad ludźmi. Loki powiedział, że pewne wampiry zostały tutaj złapane i wzięte do zakazanego obszaru. Gdzie one są? Moja najdroższa bratanico, czy dobrze wypoczęłaś? Spójrz, co to jest? Ho, ho, o mój Boże! No dalej. Co jest tym twoim spojrzeniem? Jesteś rozczarowana przez te wampiry, które ryzykowały swoje życie, żeby cię ocalić wczoraj? Co ty im zrobiłeś? Przestań! Czekaj, co to? Czemu się przekliknęło? What the hell? Co ty dawała im zrobiłeś? Przestań. Spokojnie, moja najdroższa bratanico. To tylko część z nich. Więcej jest w drzwiach obok. Co właśnie powiedziałaś? O, racja. Prosiłaś mnie... Zapytałaś mnie, co mam z nimi zrobić. Proszę bardzo, spójrz. Możesz zobaczyć te pojemniki z różnymi narzędziami. Rozumiesz, już mam zamiar skonstruować wielki eksperyment. Pracuję nad metodą, żeby wysłać brudnych wampirów z powrotem do ciemności. Mam zamiar odblokować kod krwi, który Bóg zostawił w ich ciałach. Wrócą z powrotem do ciemności, już dłużej nie będą mogli się cieszyć światłem słońca czy popularnością z ludzi. Brudne wampiry przypuszczalnie miały się ukrywać w ciemności, jak szczury, którymi są. Kirk jest tylko jedynym mistrzem, który może dominować nad światem i powinien być jedyną wiarą ludzi. Ty psycholu, jesteś szalony, przestań natychmiast. No dalej, jak słaba ty jesteś. Nie mogę uwierzyć, że zemdlałaś ledwo do tego. Jesteś niczym, jak ty... Z pewnością jesteś niczym, jesteś zupełnie niczym, jak córka tego mojego głupiego brata. Wasza ekscelento, wampiry są już cicho. Czemu to się przeklikuje samo z siebie z dupy? Jest... To jest spokój przed sztormem. Powiedz strażnikom, żeby czuwali nad tymi wampirami. Te szczury podejmą działania jutro. Tak, Sir, jest mi tak przykro, że jestem taka bezużyteczna. Wszyscy zostaliście zabici z mojego powodu. Nie mogliście nawet umrzeć swoim całym ciałem. Ojcze, jestem taka przerażona. Co powinnam zrobić? To jest ciężko, żeby się... Było ciężko się łamać z zakazanego obszaru z zewnątrz. To byłoby lepiej, jeżeli bym uciekła ze środka. Eksperyment wyglądał, jakby się skończył. Oni muszą sobie coś tam przygotowują, ale nie mogę walczyć z nimi na moją własną rękę. Jest tutaj zbyt wielu ich. Co powinnam zrobić? Loki, Lee, Chris, Leo albo Jessie. Czy byłoby łatwiej uciec, jeżeli byłabym jakimkolwiek z nich? Tylko jeżeli mogłabym przyzwać. Czekaj, przyzwać? Nie ma, że zapomniałam. Melodię dusz. Mogę użyć melodii dusz, żeby przyzwać Lokiego. Nadal mogę to zrobić, aczkolwiek jestem bardzo zraniona. Nie jestem pewna, czy to zadziała, ponieważ nie mam pianina przy sobie. Ale melodia dusz jest muzyką z magią i mogę używać mentalnej siły, żeby aktywować moc. Teraz muszę się skoncentrować. Ha, ta dziewczyna postawiła swój umysł. Czy ona nuci piosenkę? Cokolwiek, skupmy się na transferze. Ludzie, których wysłałam, zostali pojmani, ale widziałam, że Leila w ostatnim obrazie pokazała śledzące lustro, które przynieśli wraz z nimi. A że oni pokazali Leila w śledzącym lustrze, które przynieśli wraz z sobą. Ona była w kabinie w zakazanym obszarze i był jakieś laboratorium pod tym. Judy jest sukiem synem, wziął naszych ludzi do eksperymentów. Cholera. Nie mogę uwierzyć, że robi taką rzecz z potworem. Cicho, czy Leia jest w niebezpieczeństwie? Musimy się pośpieszyć, żeby uratować Leia. Co oni zrobią, jeżeli zrobią na niej eksperymenty? Chodźmy. Ech! Świetnie, niech wszyscy się przygotowują. Leia używa melodii dusz. Mam zamiar połączyć melodię kanałów melodii dusz i ją wydostać. Możecie do mnie dołączyć. Okej. Okay. Przygotowi? Jezu, ta historia się dzieje, co jest bardziej abstrakcyjna. Kim wy jesteście?
Tak, zdobyłam, wam zadziałało. Leila, jesteś czas słaba, proszę, weź tą pigułkę. Leila, załóż ten pierścień, pamiętaj, żeby użyłeś go w krytycznym momencie. Leila, czujesz się teraz lepiej, musimy stąd odejść. Moi ludzie czekają na zewnątrz, tylko będą koordynować wraz z nami. Jest ze mną w porządku, chodźmy. A wszystkich ze drzwiami i pozostałych zostawicie? Oni pójdą za nami? Lepiej jak się rozdzielimy. Jest tutaj wiele korytarzy w zakażonym obszarze. Jest to zbyt niebezpieczne dla nas, żeby zostać tutaj razem i pozostać dogodnym celem. Okej, Leila jest bardzo słaba teraz. Ona musi być noszona przez jednego z nas. Alison nie może tego zrobić. Leila, z kim byś chciała zostać? Pójdę z Lokim. Możesz na mnie liczyć. Będę cię chronił. Nie bój się. Zawsze wierzyłam, że mnie uratujesz. Nigdy w to nie wątpiłam. Okej, chodźmy. Leila, trzymaj się mnie. Okej? Czuję się bezpiecznie w ramionach Lokiego, aczkolwiek to ja nadal jestem fizycznie wykończona. Moja droga siostrzenico, gdzie się udajesz? Nie jesteś moim wujem. Po tym, jak magicznym cudem się nagle zmieniły jego oczy. Jesteś potworem, nie zasługujesz, żeby być papieżem. Loki, powinniśmy iść. Nie obawiaj się, wydostanę cię stąd. Ludę jako papież zabił wiele wampirów i złamał naturalne prawo robione przez robienie swoich eksperymentów w prywatnym laboratorium. Próbujesz wybrać walkę między ludźmi a wampirami? Walkę proszę, nie masz pozycji, żeby walczyć przeciwko mnie. Sugeruję ci ze mną kooperować, tak żebym mógł pozwolić... I wtedy pozwolę Leili, by mnie opuścić dla rodzinnego bezpieczeństwa? Nie jesteś moją rodziną, przestań mówić nonsensy. Loki, nie martw o mnie, chodźmy po prostu. Jady jest bardzo poważny, bardzo potężnym papieżem i Loki może nie być w stanie go pokonać. Muszę znaleźć właściwą szansę, żeby użyć pierścienia, że nam pomógł się stąd wydostać. Leila, nie odejdę bez ciebie, wydostanę cię stąd, obiecuję. Już podjąłeś decyzję? Od kiedy ty zdasz moją decyzję? Pozwolę ci to powiedzieć. Moja decyzja jest, że lepiej będzie cię zabić. Jesteś nadzwyczaj pewny siebie. Naprawdę myślisz, że możesz mnie pokonać, ponieważ żyłeś tysiące lat dłużej niż ja? W zasadzie to bym mógł, patrząc na to wszystko. Zobaczysz. Wysłał do Boga, jakby Kirk wysłał... Co? Jest Kirk został nam wysłany przez Boga, żeby monitorować was, wampiry, więc mam magiczne rzeczy, które powinny was trzymać w ryzach. Co za wstyd, nie możesz użyć tego teraz, ponieważ jesteś tym, który łamie zasady. Idź do piekła. Loki i Judy walczą ze sobą. Powinnam użyć teraz pierścienia. Wygląda to, że Judy ma coś we swoim rękawie. Nie teraz. Ach, moja głowa boli tak bardzo. Leila! Ha, nie walczę sam. Wiesz o tym? Wasza ekscelencja. Wykonałeś dobrą robotę. Cholera. Chcesz ją ocalić? Nie ma mowy. Cholera, Loki nie jest wystarczająco blisko mnie teraz. Magia, którą wypowiedziałam, nie może kryć Lokiego. Mów, gdzie jest pierścień? Spójrz na siebie. Cała drżysz, próbujesz to ugrać jakoś. A! Trzymaj się z dala od niej. Idź do piekła. Loki! Wypowiada jakieś zaklęcie. Co do diabła ty robisz? Loki, proszę, chroń Lokiego. Leila, coś zrobiła? Cholera! Użyłam magii, która zostawił mój ojciec w pierścieniu. Dlaczego jesteś taka głupia? Jestem wampirem. Jestem 10 razy silniejszy niż ty. Dlaczego nie ochroniłaś siebie? Ponieważ nie chcę, żebyś ty umarł, czy został zraniony. Idiotka, umierasz. Czy wiesz o tym? Loki, ludzkie życie jest krótkie i słabe. Jak mogłabym stać przy twoim boku przez wieczność, jeżeli byłabym tylko człowiekiem? Nie dbam o to, ale teraz, Leila, proszę, pozwól... Proszę, pozwól mi ciebie odwrócić. Okej, Leila, proszę, żyj nawet jako wampir. Nie zostawiaj mi, proszę. Naprawdę wiesz wszystko, co
mam na myśli. Miałam zamiar ciebie zapytać, czy możesz mnie zmienić w wampira. Chcę być za tobą przez wieczność, więc proszę, zmień mnie w wampira. To trochę zaboli, ale nie martw się, będę łagodny. Jak ty możesz ją zmieniać w tym momencie, kiedy za sobą masz jakiegoś jego i wuja, który próbuje cię zabić, jakiegoś arcybiskupa, co? Laboratorium pod zakrętym obszarem został wyeksponowany przez Leylę i jej przyjaciół. Jude został wysłany na gilotynę. Nowy papież zajął miejsce i został i próbował się zjednać z wampirami, także zadbał o Leylę i jej przyjaciół. Wtedy Leyla wróciła do szkoły na swoje studia i ukończyła z Chrisem kolejne 3 lata szkoły. Loki zdecydował się nie zostawiać więcej na kampusie. On poradził sobie ze swoją robotą, podał swoją robotę nad monitorowaniem wampirów w szkole do jednego ze swoich ludzi. Leo odrzucił wiele zaproszeń od aktualnego papieża i pozostał zwyczajnym nauczycielem na uniwerku, znaczy tej szkole. Alison zaczęła podróżować wszędzie. Jezu, jakie to jest z dupy nagle, 60 lat później. A Chris? Co jest z Chrisem? No i jak jesteś przygotowana? Idę. Ann idzie do swojego ojca. Anna. To już nie jest Ann, tylko Anna. Tata, przytul mnie. Dobra dziewczynka, Anna jest naprawdę piękna. O, ja jestem prawdziwym króliczkiem dzisiaj. Króliczkiem, jaki uroczy, chodź do mnie. Pozwól mi cię uszczypnąć za łóżko. Ha, tata i mama, chcielibyście założyć ubranie króliczków także. Ciocia Alison dała nam jakiś rodzinny zestaw dla naszej trójki, racja. No dalej, chodźmy. Nie mam tak dużo czasu do zabawy. Czekaj, mam jedno więcej pytanie. O co chodzi? Kiedy ty i mama wzięliście ślub? Dlaczego ja nie mam o tym pojęcia? A, ciocia Alison powiedziała ci coś, czyż nie? Tak, ciocia powiedziała, że tylko zamężni ludzie świętują rocznicę swojego ślubu i że nie mogła zobaczyć ciebie i mamy, kiedy braliście ślub. Alison, ty mały szkarado, spójrz, co ona powiedziała naszej Ann. Muszę powiedzieć Jessemu, żeby powiedział swojej siostrze to w kwestii. Ona potrzebuje zrobić coś bardziej znaczącego, zamiast powodować złe... A, że Jessie muszę coś powiedzieć swojej siostrze, że Alison jest jego siostrą? Musi coś powiedzieć swojej siostrze, ona potrzebuje robić coś więcej niż wpływać źle na dzieci. W porządku, Ann. Nie mogłaś nas zobaczyć, kiedy braliśmy ślub, ponieważ jeszcze się nie urodziłaś. Faktem jest, że tutaj mama musieli świętować wiele ślubnych rocznic, żeby to nadeszło. Cóż? Ops, jest późno, Loki. Weź Ann i chodźmy. Dobra, chodźmy. Nie mam pojęcia, dlaczego nasza córka jest taka ciekawa odnośnie wszystkiego. No cóż, bo to wasza córka. O, so cute, mama, jestem taka śpiąca. Bawiła się przez cały poranek, nie ma wątpienia, dlaczego jesteś teraz wykończona. No dalej, chodź i pośpi na nogę swojej mamy. Czy Ann zasnęła? Tak, to pierwszy raz od kiedy świętowaliśmy rocznicę z naszym dzieckiem. To jest dowód naszej miłości przez tak wiele lat. To już 60 lat, aczkolwiek czuję się, jakby to było wczoraj. Aktualnie to nie jest tak długo w porównaniu do długiego życia wampirów. Jest mi na przykład przykro za to, że zmieniłem się w wampira w tym czasie, ale nigdy tego nie żałuję. Niech ci nie będzie, rozumiem i jestem za to wdzięczna. Jeżeli nie stałbym się wampirem, to nie mogłabym mieć tej szansy, żeby zostać przy twoim boku i czuwać naszymi dziećmi, aż dorastają. Więc co myślisz o tym, żeby mieć więcej dzieci? Co? Tak jak powiedziałeś, wampiry mogą żyć bardzo długo. Tysiące lat. Nie będziesz w stanie zobaczyć, jak dzieci dorastają więcej. Ona zostanie młoda przez całkiem długi czas, więc, a ty lubisz dzieci aż tak bardzo, więc dlaczego by nie mieć więcej? Aktualnie zawsze marzyłam, żeby mieć. Aczkolwiek to jest ciężkie dla wampirów, żeby zajść w ciążę. To nam zajęło 50 lat, żeby mieć Ann. Nie wiem, co my zrobimy, żeby mieć kolejny. No cóż, wiadomo, jest to zrobicie. Cóż, nie wiem... Nie wiem... Cóż, nie wiem, kiedy to nadejdzie, więc musimy tego wyczekiwać. Wygląda na to, że muszę pracować mocniej. Ty! Jesteś szczęściarzem, że dziecko śpi.
Jak ty możesz być taki bezwstydny? Jestem dobrym mężem i wypełniam swoje obowiązki, żeby zadowolić oczekiwania mojej żony. Ha! Ha, wiesz co, ja dzięki tobie nigdy nie czułem się samotny w moim długim życiu. Jestem wdzięczny za te wszystkie lata, kiedy zostałem w szkole luszczanego gwieździć tego lustra, ponieważ w końcu byłem w stanie cię spotkać. Jesteśmy już małżeństwem przez dekady, a dlaczego jesteś nagle taki uroczy? Dlaczego jesteś taka nieśmiała, kiedy jesteśmy już starą parą? To jest nasza rocznica dzisiaj, nie możemy być bardziej... Nie możemy bardziej wyrazić naszej miłości? W porządku? W porządku? Co? Powiedziałam ci tak wiele słów z głębi mojego serca i wszystko, co zostaje, to w porządku? Przestań, dziecko już śpi. Leila. W porządku, faktem jest, że zawsze jestem wdzięczna Bogu za to, że ciebie wniósł do mojego życia. To było moje największe szczęście, że cię spotkałam. Kocham cię. Ja też się kocham. Dobra, może jeszcze sobie zobaczymy normalny link, bo chyba można go łatwo dostać poprzez wyjęcie tutaj ostatniej opcji, z tego co pamiętam. Użyj tego teraz. Użyj to teraz, zanim Loki zostanie zraniony. Leila, rusz się! Pozwolę waszej bójce umrzeć razem. Czekaj, co? Co? Ach, nie, widziałam, że to nadchodzi. Mój drogi bracie, jestem zaskoczony, że odpłaciłeś mi w ten sposób. Jude, złamałeś pakt o pokoju i zabiłeś wampiry. Nadużyłeś swoją moc jako papież i zabiłeś nieskończonych ludzi na swoje własne zainteresowanie. Twoja nikczemność zostanie osądzona. Wampiry nie powinny mieć zezwolenia, żeby chodzić w świetle słońca. Ty się urodziłeś, żeby żyć w dzienności. Nie zasługujesz na ludzki szacunek czy wiarę, którymi powinien się cieszyć Kirk? Jesteś bezwstydną rasą? Ten świat został stworzony przez Boga. Bóg zezwolił wampirom żyć w dniu. Co więcej, wszystkie rasy są szanowane tak długo, jak mają dobre serce i dobrą wolę. Ty jesteś samolubny i bezlitosny i nawet zabiłeś swojego własnego brata. Nie ma spożycji, żeby osądzać innych. Spokojnie, Leila. Wynieśmy go stąd. Zostanie ukarany. Okej. Laboratorium pod zakazanym obszarem Świętego Lustra zostało wystawione przez Leila i jej przyjaciół. Judy został wysłany na gilotynę. Nowy papież... to jest to samo, co chyba wcześniej czytałam. Tak, to jest to samo. 60 lat później. Wy wszyscy przyszliście. Chodźcie za mną. Leila jest w sypialni. Czy Leila umiera? Bo w sumie on nie zmienił tutaj wampira. Czyli to jest normalny edding. Chodzi o to, że po prostu ona jakby, wiecie... Ej, po prostu się starzeje jako człowiek. Leila, obudź się, nasi przyjaciele są tutaj, żeby cię zobaczyć. Cześć wszystkim, miło... Nie, dalej pozostajesz taka sama. Miło wszystkich zobaczyć. Leila, ty... Proszę, nie patrz. To mi zajęło dużo wysiłku, żeby wyglądać tak samo jak wtedy, kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy. Aha, czyli to jest ich wymówka, dlaczego oni nie zmienili sprite'u jej postaci. Przynajmniej mogę pozostać piękna, kiedy umrę. Oczywiście, jesteś najbardziej piękną dziewczyną, jaką kiedykolwiek spotkałam. Ha, czyż nie jestem szczęśliwa, że mogę zobaczyć was znowu, zanim umrę? Chris. Leila, dlaczego nie zostawiasz Leokiemu u ciebie zmienić? Mogłabyś przetrwać w ten sposób. Nie mogę, Chris. Nie mogę zostać zmieniona, ponieważ zostałabym wtedy wygnana przez światło kapłanów. Cholera. To tylko wchodzi nam w drogę. To jest przeznaczenie, Chris. Już tego wystarczy. Jako przyjaciele, mam nadzieję, że możecie szanować mój wybór, okej? Okej, ale wiecie co, jak teraz tak czytam po tym, ja jedno po drugim, to mam takie, kurde, ale ci to nie przeszkadzało jakoś w trakcie walki, żeby cię zmienił i w sumie tego pragnęłaś, ale teraz nagle po 60 latach w sumie stwierdzasz, że wiesz co, jebać cię Loki, już się zmęczyłam życiem z tobą. Jessie, mogłabyś proszę uśmiechnąć się dla mnie zanim umrę? Leila. Ja tak sobie tylko żartuję, dziękuję za przyjście, jestem naprawdę szczęśliwa. Nigdy cię nie zapomnę. To znaczy dla mnie naprawdę dużo, dziękuję. Nadal jest dużo rzeczy, które chciałabym opowiedzieć, ale nie mam za dużo czasu. To naprawdę wielka przyjemność, że miałam was wszystkich w moim życiu. Powinnam powiedzieć to takim zmęczonym głosem czytać. Dziękuję wam wszystkim za przyjście. Teraz chcę zostać z Lokiem przez jakiś czas. Możecie nam dać chwilę? Pewnie. Leila, coś nie tak?
Zawsze się zastanawiam, dlaczego Anne nadal sobie słodko śpi, podczas gdy tak wiele ludzi tutaj rozmawia. Okazało się, że użyłeś na niej zaklęcia? Tak, ona cały czas na to odczuwała, odmawiając, żeby odpocząć. W końcu ona była wykończona i zasnęła. Ustawiłem zaklęcia, żeby pozwolić jej odpocząć. Czy ty chcesz, żebym ją obudził? Chcesz z nią pogadać? Nie, pozwól jej odpoczywać. Jestem już zadowolona z tym, co mam. To miło, że mogłam czuwać nad tobą i nad nią w ten sposób. Okej, ty jesteś szefową. Skarbie. Tak? Chcę cię tak nazywać. Jeszcze raz więcej. Wkrótce nie będę w stanie móc tego robić. Tak wiele razy możesz to mówić jak chcesz. Tylko ty możesz mnie tak nazywać. Przepraszam. Za co? Naprawdę życzę sobie, żebym mogła żyć kilka lat dłużej, ale jestem naprawdę zmęczona. Jestem zmęczona. Ale nie jestem pewna, czy mogę utrzymać ten wygląd do samego końca. Głupiutka, mówiłem ci, że nie dbam o twój wygląd, ale ty i tak nalegałaś. Ale ja dbam, mam nadzieję, że zawsze mogę pozostać najbardziej piękną dziewczyną we swoich wspomnieniach. I dziękuję ci za zebranie różnych magicznych lekarstw dla mnie przez te lata. Nigdy nie byłabym w stanie żyć tak długo bez ciebie. Kobieto, ty jakoś normalne ludzkie życie potrafisz żyć 100 lat, a ty masz jakieś, nie wiem, teraz 70 coś? Jeżeli ona wlazła do tej szkoły chyba mając 18 lat, to ma 78. Kobiety, dajże spokój. Żyłam tak długo, nigdy nie żyłabym tak długo bez ciebie. Jestem taka bezużyteczna, że nie mogę zostać tam dłużej. Nonsens, jesteś idealna dla mnie. To jest bezużyteczne, że nie możesz trwać w swoim życiu więcej. Nie, to jest moja wina. Byłam zbyt ambitna. Wiedziałam, że miłość między człowiekiem a wampirem nie potrwa długo, a nadal wybrałam być z tobą. Teraz zostawię cię i dziecko, ja... Leila, uspokój się, nie bądź zła. My kochamy cię bardzo, to nie jest twoja wina. Już starałaś się jak najlepiej dla nas, nie obwiniaj się. Czujemy się smutni, widząc, że taka jesteś. Miałam już wystarczająco szczęścia w moim życiu. Jestem szczęśliwa. Jeżeli mogę spotkać ciebie znowu w kolejnym życiu, to życzę sobie, żebym była wampirem, tak żebym mogła zostać przy tobie wiecznie i nigdy cię nie puszczać. Leila, co robisz? Loki, proszę, pamiętaj, żeby nade mną czuwać. Obiecuję, że zostanę przy twoim boku do samego końca w naszym kolejnym życiu. Dlaczego jesteś taka głupiutka? Nie powinnaś używać swojej skały dusz? Możesz być ze mną w kolejnym życiu, ale to będzie twoje ostatnie życie. Dlaczego jesteś taka głupiutka? Nie jestem chciwa. Po prostu chcę być ze tobą przez twoje życie. Nieważne jak, w jaki sposób. Idiotka, kto zezwoli ci to robić? Skończyłem z tobą, więc przestań. Wiem, że nie, skarbie. Proszę, pozwól mi po raz ostatni być taka samolubną. Obiecuję, że będę dobra, kiedy znajdziesz mnie w kolejnym życiu i nigdy cię nie rozłuszczę znowu. Ty mała łobuziara naprawdę nie pozwolisz mi cię puścić, czyż nie? Nie, ponieważ jesteś moim najdroższym mężem. Kocham cię. Ja też cię kocham. Więc żegnaj. Mam nadzieję, że nie rozdzielimy się na zbyt długo, kiedy się spotkamy znowu. Przyjdę po ciebie, ty nikczemna dziewczyno. Jestem chciwy. Nie chcę... Nie chcę, żebyś ze mną była tylko przez jedno życie. Chcę więcej. Będę cię trzymał przy moim boku przez wieczność. Nieważne, ile to weźmie. Zobaczysz. Jakiś after ten? O matko. Nie, czekaj, tu są ilustracje. Mam nadzieję, że może zobaczę, czy są to jakieś zapiski tego, ale chyba nie ma. Ogólnie wydaje mi się, że to zakończenie te najgorsze, to jedno to jest takie, że on był z tą Anne. A drugie to jest takie, że Leila nie udało jej się zdobyć zaklęcia. Nie udało się jej wypowiedzieć tego zaklęcia na końcu i prawdopodobnie ich wuj ich zabił po prostu. Więc to są prawdopodobnie smutne zakończenia. Ale ogólnie i tak mnie trochę rozwaliło to zakończenie, ale mam nadzieję, że się wam podobało. Zobaczymy się w kolejnym trasie Chrisa. Mam nadzieję, że tamta Chrisa już pójdzie o wiele łatwiej, bo większość scen muszę w zasadzie wyciąć. I do zobaczenia w innych odcinkach. Bye bye!